Cześć, ja jestem Nuca i dziś chciałbym Ci pokazać, jak w prosty sposób możesz zawiązać podwójny zderzakowy. A jeśli jesteś ciekaw, gdzie taki węzeł się wykorzystuje, gdzie go możemy zastosować, to zasubskrybuj ten kanał, bo taki film na pewno się pojawi. Dobra. Podwójny zderzakowy służy nam do złączenia dwóch lin o bardzo zbliżonej średnicy. I wykonujemy go w następujący sposób. Bierzemy naszą jedną linkę. Przeciągamy sobie trochę. I teraz bierzemy naszą drugą linkę, tą, na której będziemy wiązać pierwszą połówkę węzła. I przeciągamy ją dookoła naszej linki. Teraz po krzyżu robimy dokładnie to samo, ale tym razem przybijając już naszą drugą linkę. I koniec naszej linki. Ładujemy do środka tej beczki, która nam tutaj powstała. Zaciągamy i analogicznie postępujemy z drugą stroną, czyli dookoła linki, po krzyżu, dookoła dwóch linek. I zostawiając tą linkę luźną, tak żebyśmy tu mogli palec wsadzić do tego naszego krzyża, ładujemy go od strony naszego poprzedniego węzła. Ciągnąc za nasze dwa pozostałe długie końce, zaciągamy i w ten oto sposób powstaje nam podwójny zderzakowy. Co mu trzeba powiedzieć? Trzeba uważać, aby nie zrobiło nam się z tego podwójnego zderzakowego coś takiego, bo generalnie ten węzeł, znaczy ta forma węzła, którą wam przed chwilą pokazałem, ma tendencję do rozwiązywania się i jest on wtedy średnio bezpieczny. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!